Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. W najnowszej wersji piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, którą opracował Instytut Żywności i Żywienia, znalazła się ciekawa nowość, ważna nowość, mianowicie kawa. Wcześniej kawa nie miała tak wspaniałej prasy, mówiło się sporo o jej niepożądanych różnych działaniach. No, teraz kawa wraca do łask, poleca ją Instytut. Proszę powiedzieć, dlaczego zmienił się pogląd na temat walorów zdrowotnych kawy? Tak, ostatnie 20 lat to okres nowych badań naukowych, które nie tylko nie potwierdzają dotychczasowych poglądów o szkodliwości picia kawy, ale wręcz sugerują korzystny wpływ tego naparu na zdrowie. Kawa, która przez wiele lat rozpatrywana była jako używka, czyli produkt nieposiadający wartości odżywczej, dzisiaj postrzegana jest jako taki prozdrowotny element diety. Wprowadzenie filiżanki kawy, no i herbaty też, do naszej piramidy żywieniowej świadczy o tym, że ilość dowodów naukowych jest na tyle wystarczająca, żeby uznać kawę, że nie jest to produkt ryzykowny w diecie, a wręcz przeciwnie, że zwiększać potencjał zdrowotny organizmu. I szczególnie optymistyczne dane dotyczą związków pomiędzy piciem kawy a rozwojem cukrzycy typu drugiego. Kawa zmniejsza zachorowanie na tą chorobę, nowotworów wątroby i demencji. Choroby Alzheimera i Parkinsona. Także jest to bardzo istotne i dla smakoszy kawy mamy dzisiaj dobre wiadomości. I rozumiem, że są dowody naukowe na to, że jednak kawa ma wpływ pozytywny na zdrowie. Gdyby tego nie było, nie podjęliśmy tego wyzwania, bo umieszczenie w piramidzie żywieniowej filiżanki kawy zobowiązuje nas do potwierdzenia tych informacji w postaci badań naukowych. I takie badania płyną z całego świata. To spróbujmy może jakby rozprawić się z tymi, nie wiem, czy mitami, czy po prostu tymi jednak negatywnymi opiniami na temat kawy. Pierwsza taka opinia, że kawa wypłukuje magnez z organizmu. Jaka jest prawda? Umiarkowane spożycie kawy to jest rzędu 3-4 filiżanek dziennie. Nie ma negatywnego wpływu na pulę wapnia i magnezu w organizmie, ale oczywiście przy odpowiednim spożyciu tych pierwiastków z pozostałą dietą. Także osoby, które spożywają różnorodne produkty spożywcze, takie picie kawy 3-4 filiżanek dziennie nie zwiększa ryzyka ani osteoporozy, ani też na przykład złamań kości w wieku starszym. Kawa co więcej sama w sobie zawiera troszkę magnezu. Filiżanka kawy dostarcza między 5% dziennego zapotrzebowania na magnez. Natomiast jeśli chodzi o wapń, to możemy go uzyskać w kawie tylko poprzez dodatek mleka. Kolejna negatywna opinia, że kawa źle wpływa na serce. Tak, przyszedł też chyba czas na weryfikację takich kardiologicznych skutków picia kawy. I dzisiaj właściwie wszystkie badania potwierdzają, że regularne picie kawy ma marginalny wpływ na wzrost ciśnienia tętniczego krwi, rzędu 1-2 mm słupa rtęci. I ostatnie amerykańskie zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia wykreślono tam kawę, która była przez wiele lat jako produkt przeciwwskazany. Natomiast do wzrostu ciśnienia tętniczego może dojść u osób sporadycznie pijących kawę i tutaj może być nawet rzędu 10-15 mm słupa rtęci z uwagi na brak mechanizmów adaptacyjnych u tych osób. Kolejna sprawa, kofeina, substancja psychoaktywna. Różnie działa na ludzi, na pewno w zbyt dużej ilości może być niekorzystna. Proszę powiedzieć, jaka jest bezpieczna ilość kofeiny i kto powinien jej unikać? Zawartość kofeiny bardzo wiąże się z sposobem parzenia kawy, z mocą naparu i z odmianą botaniczną kawy. Słaba kawa z rodzaju arabika może mieć 40 mg kofeiny, zaś mocna z gatunku robusta, nawet powyżej 200. Bezpieczne takie zalecane spożycie kofeiny dla osoby dorosłej szacuje się dzisiaj na 400 mg dziennie.
I jednorazowe spożycie takiej dawki, albo nawet w krótkim okresie czasu, może powodować zaburzenia pracy serca. Dlatego też nie należy łączyć picia kawy z innymi napojami zawierającymi dużą dawkę kofeiny, no na przykład dzisiaj porannymi napojami energetyzującymi, bo wręcz odwrotnie, zamiast poprawy jakiejś sprawności czy wydolności organizmu, może to powodować negatywne, takie nieprzewidywalne reakcje. Czyli biorąc pod uwagę te wszystkie no jednak takie ciemne strony czy minusy kawy, no zalecane jest jej umiarkowane spożycie, prawda? Jak najbardziej i te dane dotyczące cukrzycy, i nowotworów, i demencji mówią o takim umiarkowanym piciu kawy. To jest naprawdę rzędu 3 do 5 filiżanek. To jest najbardziej optymalna ilość. I te badania płynące i ze Stanów Zjednoczonych, z krajów skandynawskich, gdzie pije się kawę, ale też i z Japonii, właśnie mówią o takim umiarkowaniu, racjonalnym podejściu. To proszę teraz wskazać te substancje zawarte w kawie, które są korzystne dla zdrowia, lecznicze. No, kawa jest przede wszystkim źródłem polifenoli. Tych związków związków takich roślinnych, głównie kwasu chlorogenowego. One mają bardzo duże, szerokie spektrum korzystnego działania w organizmie, głównie mają działanie przeciwzapalne, zmniejszają procesy utleniania zachodzące w organizmie. I to one prawdopodobnie odpowiadają za te korzyści wynikające z picia kawy. Mocne napary kawy oczywiście mają więcej tych polifenoli, co byłoby korzystne, ale też więcej kofeiny, która jest substancją psychoaktywną. Dlatego, żeby może uniknąć takiej sytuacji, że na jedno szkodzi, na drugie pomaga, zalecany jest jednak taki umiarkowany napar kawy w diecie. Proszę powiedzieć, jaki sposób parzenia kawy jest najbardziej korzystny ze względów zdrowotnych? Sposób parzenia kawy w dużym stopniu decyduje na temat jej wpływu na zdrowie. Zalecane jest picie kawy parzonej przy użyciu filtrów papierowych, ponieważ one zatrzymują przechodzenie do naparu takich związków podnoszących stężenie cholesterolu, homocysteiny we krwi, a te automatycznie zwiększają ryzyko np. choroby niedokrwiennej serca. Także takie popularne w Polsce zalewanie kawy bezpośrednio wrzątkiem w filiżance no nie jest najlepszą opcją, aczkolwiek szczerze muszę przyznać, że nie mamy też badań polskich specyficznych na temat wpływu takiego sposobu parzenia kawy na zdrowie. Zwłaszcza, że dzisiaj na rynku są już kawy, sam widziałem na półce, gdzie producent chwali się, że została wyprodukowana w oparciu o technologię usuwania substancji drażniących. Nie wiem, czy... Tak, są takie kawy tak zwane niskodrażniące. To są kawy, które są bardzo dobrym odpowiednikiem dla osób z chorobami przewodu pokarmowego, na przykład z chorobą wrzodową czy nawet dyspepsją czynnościową. Czy nawet kawa bezkofeinowa, ponieważ na przykład w przypadku refluksu żołądkowego kofeina bardzo negatywnie wpływa na takie samopoczucie pacjenta i w związku z tym takie asortymenty kawy no, są taką alternatywą dla osób chcących pić kawę. Czy kawa jest napojem dla wszystkich? No, ostrożne podejście zalecane jest w przypadku kobiet karmiących piersią, ciężarnych może wcześniej i karmiących piersią, z uwagi na to, że kofeina swobodnie przechodzi przez łożysko do płodu, a także do mleka kobiecego i jako substancja taka pobudzająca, psychoaktywna, może zaburzać prawidłowy rozwój płodu i małego dziecka. Także bezpieczne spożycie kofeiny szacuje się dzisiaj na 300 mg w ciągu dnia u kobiet ciężarnych karmiących piersią. To oznacza na przykład 3 słabe kawy, ale trzeba pamiętać, że źródłem kofeiny w diecie jest nie tylko kawa. Ona jest też w herbacie, w napojach typu cola, w gorzkiej czekoladzie, którą kobiety ciężarne bardzo lubią w tym okresie. Także musimy łączyć tak wszystkie źródła kofeiny, żeby nie przekroczyć tej bezpiecznej, takiej dopuszczalnej dawki. Jeszcze chciałem zapytać z konsumenckiego punktu widzenia. Stajemy przed półką z kawą, no, długa jest i szeroka, mnóstwo różnych produktów. Co wybrać? W co najlepiej zainwestować pieniądze? Trudno mi odnieść się do tego. Nie pytam o marki, pytam o tak, jakby rozumiem, rodzaj, typ. Rozumiem. To jest kawa, w Polsce też bardzo dużo pije się kawy rozpuszczalnej. Generalnie w literaturze więcej danych dotyczy kawy takiej naturalnej, tradycyjnie parzonej.
Wydaje się, że kawa rozpuszczalna, znaczy nie wiemy tego, ale w dużym stopniu zależy to od sposobu parzenia samej kawy otrzymywanej na cele produkcji kawy rozpuszczalnej, bo to jest wcześniej zaparzony napar i wysuszony i zgranulowany, tak, że jeśli konsument nie wie, producenci nie piszą tego na opakowaniu, nie ma takich informacji, to w zasadzie nie wiemy, czy to była kawa parzona przy użyciu filtrów, jak mocna i tak dalej, więc generalnie wydaje mi się też, że każdy pijący kawę ma swoje preferencje smakowe, tak? I tutaj może na tym etapie wiedzy też pijmy kawę dla przyjemności, tak? Natomiast to wszystko, co dodatkowo zrobi nam dobrego w naszym organizmie, będzie taką niespodzianką korzystną. Czyli nie można powiedzieć jednoznacznie, że bardziej prozdrowotna jest, załóżmy, arabika. Na tym etapie wiedzy nie mamy takich danych. Arabika jest kawą delikatniejszą, bardziej taką wytworną w smaku. Robusta jest, ma więcej kofeiny, taką może bardziej cierpką, ale to preferencje indywidualne są na pewno w największym stopniu tutaj takim czynnikiem, który decyduje, jaką kawę kto wybiera. A co z zieloną kawą? Pojawiła się ostatnio na rynku kawa zielona, czyli taka nieprażona. No, kawa zielona w literaturze, nie ma dużo badań na ten temat, to jest nowy rodzaj kawy, poczekajmy w czasie. Natomiast to, co można przypuszczać, to jest kawa, która ma więcej tych związków polifenolowych, właśnie tego dobroczynnego kwasu chlorogenowego i być może taka kawa wyprze z czasem kawę tradycyjną. Przypuszcza się, że te związki polifenolowe mogą też mieć takie działanie przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej w organizmie. Ona jest też tak reklamowana przez producentów jako odchudzająca. Natomiast takich danych pewnych naukowych nie ma. One pewnie trwają w tym okresie. Za kilka lat może ujawnią się jakieś korzystne skutki, ale na pewno im bardziej naturalny produkt, tym pewnie lepszy. Ja myślę, że kawosze jednak się nie przestawią na zieloną, bo ona zupełnie inaczej pachnie, zupełnie inaczej smakuje. To chyba o to chodzi w piciu kawy, prawda? Być może. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.